1 cm testosteronu tygodniowo, czyli jak nie podawać dawek stosowanych środków. Mamy XXI wiek, a ja wciąż spotykam się z osobami podającymi dawki stosowanych środków na centymetry, co jest niestety niezwykle nieprecyzyjne. Każdy środek dawkowany jest miligram na mililitr, co pozwala właśnie w precyzyjnym określeniu tego, jaką dawkę tygodniową stosujemy. Mówiąc 1 cm, jedna osoba może mieć na myśli 100 mg tygodniowo, na przykład w przypadku propionatu, a inna mówiąc 1 cm może mieć na myśli 300 mg, na przykład w przypadku cypionatu czy enantatu. Dlatego też nie powinniśmy podawać dawki na centymetry. Podawanie dawek w konkretnych miligramach na mililitr bądź też miligramach stosowanych na tydzień będzie zdecydowanie bardziej precyzyjne i pozwoli na ocenienie realnej podaży danego środka w skali tygodnia.